Cześć Boże Agnieszka Dąbrowska zapraszam na informacje dnia. Dziś przeżywamy Wielką Sobotę, to czas czuwania przy grobie Pańskim i adoracji Najświętszego Sakramentu. Tego dnia sprawowana jest liturgia wigilii paschalnej. Dziś także zgodnie z tradycją święcimy pokarmy. Wierni odwiedzają dziś kościoły, by modlić się przy grobie Pańskim. To tam złożony jest Najświętszy sakrament. Grób Pański jest dziś najważniejszym miejscem w każdym kościele. Wielka sobota to dzień ciszy. Ciszy Pana Jezusa, złożonego w grobie, i ciszy w sercach apostołów, którzy nie wiedzieli, czy tak ma zakończyć się wielka przygoda z Panem Jezusem. Czy taki ma być kres tego wszystkiego? Święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy czas w roku liturgicznym. Dlatego tak ważny jest nasz udział w triduum paschalnym. Na tym triduum buduje się całe chrześcijaństwo. Świadkowie, którzy przyszli do grobu, którzy potem też roznieśli tą dobrą nowinę apostołom, i apostołowie, którzy. To poświadczyli po spotkaniach ze zmartwychwstałym. Właściwie stoją u początku całej wiary Kościoła, i Kościół, tą wiarą, żyje po dziś dzień i, i żyć będzie właściwie do skończenia świata. Liturgia Wigilii Paschalnej pełna jest symboli, którymi są światło, woda, słowo i uczta. Kapłan przed bramą świątyni poświęca ogień symbol światłości wiekuistej. Od tego ognia zapala paschał, symbol Chrystusa stałego. Uroczystości dzisiejszego dnia kończą się liturgią wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego alleluja. Są słodkie i kolorowe, pięknie zdobią świąteczny stół. Mowa o ciastach, które są nieodłącznym elementem tradycji wielkanocnej. Przyrządzamy je już od bardzo wielu lat. Na naszych stołach goszczą mazurki, makowce, babki, serniki i paschy. Tradycja wypieku bab wielkanocnych sięga XV wieku. Kiedyś to nie było piekarni, czy wszystko piekło się na wsiach, w domu tradycyjnie. Najważniejsze było aby babka była kręcona w jedną stronę, bo kobiety były pewne, że jeśli będzie kręcona raz w lewo, raz w prawo, może czasu się nie udać. Wtedy też na stołach nie brakowało także mazurków. Sposobów na jego przyrządzenie istnieje tyle, ile gospodyń. Ten świąteczny przysmak przygotowuje się z różnych rodzajów ciast wypełnionych smakowitościami. Mazurki są robione z różnego rodzaju ciast. Z ciasta biszkoptowego, biszkoptowo-tłuszczowego i masy marcepanowej. Przełożone mogą być różnymi masami. Masą kajmakową, marmoladą, dżemem oraz masą... Orzechową. Każdy według własnego uznania ustraja mazurki baziami z czekolady, jajeczkami czy króliczkami wielkanocnymi. Od dłuższego już czasu, oprócz babeczek w świątecznym koszyczku znajdują się także małe mazurki. W ostatnich latach tradycją stało się kupowanie małych babeczek, które wkładali klienci później na święcenie pokarmów do wielkanocnego koszyka. Dlatego od zeszłego roku oprócz miniaturowych babeczek zaczęliśmy robić także mini mazurki. Stół wielkanocny to stół pełen obfitości. I trudno tym pysznościom się oprzeć. 168 milionów złotych, tyle w tym roku wyda kancelaria prezydenta. Więcej na utrzymanie głowy państwa łożą tylko Włosi, Francuzi oraz Brytyjczycy, którzy finansują rodzinę królewską. Najwięcej środków, bo aż 128 milionów złotych pochłaniają bieżące wydatki kancelarii oraz pensje 400 pracowników prezydenta, ministrów, doradców i obsługi. Średnia miesięczna płaca to 9200 zł brutto. Mamy do czynienia z takim systemem, gdzie mamy drugą kancelarię, która równolegle jak rząd. W swoich, swoich działach pracuje. Problem jednak w tym, że prezydent Komorowski w swojej kadencji złożył tylko 23 projekty ustaw. Jego poprzednik, Lech Kaczyński, przygotował ich 47. Zasadne jest zatem pytanie, czy kancelaria prezydenta musi aż tyle wydawać. To jest za dużo, zwłaszcza przy uprawnieniach dosyć szczupłych, uprawnieniach polskiego prezydenta. Natomiast my generalnie mamy niezwykle rozrzutne państwa. Z budżetu prezydenta utrzymywane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które kosztuje prawie 14 milionów złotych. Kolejna pozycja to koszty wyprodukowania medali, orderów i odznaczeń, które przyznaje prezydent. Jest to 11 milionów złotych. Kancelaria wypłaca również emerytury byłym prezydentom. Jeżeli te środki są dobrze wydawane, to będę przytakiwał i mówiły, że to dobrze. A jeżeli miały być jakieś manifestacje, to nie. Póki co takich nie słychać. Na liście prezydenckich wydatków są także trzy rezydencje. W Wiśle, Ciechocinku i na Helu. 30 milionów kancelaria prezydenta wydaje na ratowanie krakowski. Zabytków. Trzeba popatrzeć, co jest składnikiem budżetu kancelarii. Szereg bardzo e, e, społecznie pożytecznych rzeczy finansuje się budżetowo przez budżet kancelarii. Tegoroczne 168 milionów złotych nie jest jednak rekordowe. Bronisław Komorowski w poprzednich latach wydawał już więcej. Najwięcej wydał w 2012 roku, bo aż 178 milionów złotych. Mądra władza to taka, która. Żyje mniej więcej tak, a, jak obywatele. To znaczy, oczywiście, władza, która reprezentuje Polskę, musi ją godnie reprezentować i na to środki są konieczne. Ale nie chodzi tu o przepych, wydatki polskiego prezydenta jeszcze ciekawiej wyglądają, gdy skonfrontuje się je z wydatkami europejskich przywódców i koronowanych głów. Polski prezydent jest na czwartym miejscu zaraz za królową Wielkiej Brytanii oraz prezydentami Francji i Włoch, którzy mają dużo większe kompetencje. W tym miejscu trzeba przypomnieć jeszcze jedną ważną statystykę. Polska jest na szóstym miejscu, ale wśród najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Wydawanie publicznych pieniędzy powinno być zatem bardziej rozsądne. Nie ustają krwawe starcia w Jemenie. Oddziały huti powiązane z Al-Kaidą forsują miasto Aden, a sama Al-Kaida bez problemu wdarła się do al -Mukala. Z miejsca konfliktu ewakuowano obywateli naszego kraju, jednak na terenie Jemenu wciąż mogą przebywać Polacy. Popierający byłego prezydenta bojownicy z plemienia Huti od wielu miesięcy walczą z siłami wiernymi obecnemu prezydentowi Al Hadiemu. Ostatnie dni obrazują potężne, szybkie postępy Hutich na południe kraju, do w stronę Adenu, gdzie skrył się prezydent Hadi, następnie okrążenie Adenu, ewakuację dyplomatów z Adenu i ucieczkę prezydenta, który jedzie na oficjalnie nie ucieka, tylko jedzie na szczyt Ligi Państw Arabskich w Szamel-Szeich w Egipcie. Tak? ale następnie już po zakończeniu tego szczytu przedwczoraj nie wraca do Jemenu, z uwagi na y, sytuację, na utratę kontroli nad głównymi miastami, ale. Zostaje udzielone schronienie w Arabii Saudyjskiej. Mówi doktor Łukasz Fyderek. Rebelianci Huti wciąż próbują wedrzeć się do centrum Adenu, które na razie zdołało się wybronić. Gorzej jest w mieście al-Mukala, gdzie terroryści z Al-Kaidy wdarli się bez oporu. Konflikt wewnętrzny ma charakter polityczny, którego podłożem są podziały klanowe. W istocie chodzi jednak o dominację w świecie islamu między sunnicką Arabią Saudyjską i szyickim Iranem. Dlatego by powstrzymać szyickich bojowników huti, w konflikt zaangażowała się Arabia Saudyjska. Mamy w tej chwili do czynienia z taką operacją, nazwijmy to sobie burza pasa nadbrzeżnego, którą y, tę którą, y, operację tworzy to właściwie tak naprawdę sojusz państw arabskich. Biernie udział Arabia Saudyjska, yy, zaangażowana jest Jordania, jest Egipt największe państwo arabskie militarne, więc, więc w tej chwili sytuacja wygląda następująco, że na granicy czeka około 120 tysięcy żołnierzy Arabii Saudyjskiej. Poparcia udzieliła również Turcja, a wsparcia logistycznego Stany Zjednoczone. Wyjaśnia profesor Przemysław Turek. Konflikt w Jemenie ma również wymiar gospodarczy. W tym regionie produkowana jest ropa naftowa i kto przejmie kontrolę nad Półwyspem Arabskim, ten przejmie kontrolę nad ogromnymi złożami ropy. Tak naprawdę nie chodzi tylko o same złoża ropy, ale też możliwości jego transportu. Dzisiaj te możliwości są kontrolowane przez Arabię Saudyjską i przez Iran. Jeżeli Iran przejąłby kontrolę nad Jemenem, Wtedy prawdopodobnie odciął Arabię Saudyjską od możliwości transportowania ropy. Mówi ekonomista Marcin Kędzierski. Z Jemenu ewakuowano Polaków. 20 obywateli naszego kraju wylądowało wczoraj wieczorem na lotnisku w Warszawie. Swoich obywateli ewakuowały także Chiny i Rosja. Są pierwsze zatrzymania w związku z atakiem na kampus Uniwersytetu Garisa w Kenii. Pięciu podejrzanych to najprawdopodobniej napastnicy z organizacji Al-Shabaab. Takiej tragedii nikt się nie spodziewał. Najpierw wtargnęli do kampusu Kenijskiego Uniwersytetu, następnie strzelali na oślep i rzucali granaty. Zabili około 150 osób i ranili około 79. Wciąż trwają poszukiwania wielu uczniów. To była egzekucja dokonana na chrześcijanach. Muzułmanie mogli spokojnie opuścić kampus. Wyznawców Chrystusa mordowano. Dopiero po 15 godzinach policja i służby bezpieczeństwa opanowały sytuację, choć organizacja al Shabab wciąż przekonuje, że kontroluje studencki kampus. Do ataku na chrześcijan w Kenii odniósł się kaznodzieja domu papieskiego franciszkanin, ojciec Raniero Cantalamessa. Mówiąc o męce Jezusa Chrystusa nie można zapominać o prześladowaniach jego wiernych w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie nie są oczywiście jedynymi ofiarami przemocy na świecie. Ale nie można ignorować faktu, że w wielu krajach przemoc ukierunkowana jest właśnie na nich. Nadeszła do nas wiadomość o zamordowaniu przez somalijskich dżihadystów w Kenii 147 chrześcijan na uniwersyteckim kampusie. Wszyscy więc byli młodymi ludźmi. W intencji swoich siostry i braci brutalnie zamordowanych w studenckim kampusie modlili się wierni w stolicy Kenii, Nairobi. W tym czasie modlimy się za tych, którzy cierpią w szpitalach i domach, oraz tych, którzy zginęli przez haniebne ataki w kampusie Uniwersytetu Garissa. Modlimy się także za członków ich rodzin. Kenijscy chrześcijanie apelują do wyznawców innych religii, w tym głównie do muzułmanów, by dążyli do pokoju i piętnowali wszelkie akty przemocy. A za jako chrześcijanin chcę namówić wyznawców i przywódców wszystkich religii, by opowiedzieli się za harmonijnym życiem, a także modlili się o pokój. Chciałbym wysłać właśnie taką wiadomość do wszystkich muzułmanów, bo przecież to, że wszyscy terroryści byli muzułmanami, nie oznacza, że wszyscy muzułmanie są terrorystami. O wsparciu i solidarności w walce z plagą terroryzmu zapewnił prezydenta Kenii jego odpowiednik w Stanach Zjednoczonych, Barack Obama. Na koniec zapraszam jeszcze do wysłuchania prognozy pogody. Kolejne informacje już o godzinie 12.00 z Panem Bogiem. Cześć Boże, Julita, Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. W Polsce dziś pochmurno z opadami. Na zachodzie deszczu, a na wschodzie i południu śniegu. Przejaśnienia możliwe od zachodu po centrum. Temperatura maksymalna od 4 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z północy. Ciśnienie wyniesie około 1011 hektopaskali i będzie rosnąć. A już teraz więcej szczegółów i prognoza pogody dla regionów. Zapraszam!